Skoki cen energii. Unia próbuje temu zaradzić. Skoki cen energii. Unia Europejska próbuje zaradzić. Dopłaty do rachunków dla rodzin oraz firm najbardziej dotkniętych podwyżkami, a na dłuższą metę być może wspólne zakupy gazu przez kraje Unii, proponuje Komisja Europejska. Twardo broni Zielonego Ładu. Komisja Europejska przedstawiła dziś pakiet rozwiązań w odpowiedzi na wzrost cen energii, co w przyszłym tygodniu będzie też jednym z tematów szczytu Unia Europejska. Bruksela podkreśla, że obecne ceny prądu w Unii to głównie wynik szybkiego skoku światowego popytu na energię wskutek wychodzenia z koronakryzysu, a nie kosztów transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej w ramach Zielonego Ładu. Ceny hurtowe gazu prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie w miesiącach zimowych i spadną na wiosnę, kiedy sytuacja powinna się ustabilizować. Jednak ceny prawdopodobnie pozostaną wyższe od średniej z ostatnich lat, przewidują eksperci Komisji. Jednorazowość obecnego skoku cen sprawia, że Bruksela wśród rozwiązań na krótką metę wskazuje tylko doraźny system bonów energetycznych czy też dopłat do rachunków dla rodzin i firmy najbardziej dotkniętych podwyżkami, tymczasowe obniżki podatków od energii oraz inne formy wsparcia państwa dla przedsiębiorstw. To przede wszystkim działania na poziomie krajowym, ale Komisja Europejska sygnalizuje swą otwartość na zatwierdzanie dotacji w ramach dozwolonej pomocy publicznej, to kompetencja Brukseli. A także przypomina, że kraje Unia Europejska od początku tego roku zarobiły łącznie o 10 miliardów euro więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2020 rok na sprzedaży certyfikatów na emisję CO2, a część tych kwot mogą przeznaczyć na wsparcie socjalne związane z cenami energii. Co z Gazpromem? Natomiast dużą nowością jest zapowiedź pracy Brukseli. To rozwiązanie na dłuższą metę, nad ewentualnym systemem wspólnych zamówień na gaz przez kraje Unii oraz koordynacji zmagazynowanych rezerw gazu w Unii Europejskiej. Przystąpienie do wspólnych zakupów gazu byłoby dobrowolne. Analizujemy takie rozwiązanie. Konkrety przedstawimy w grudniu, powiedziała dziś Kadri Simpson, komisarz Unia Europejska do spraw energii. Wspólne zakupy, które wzmacniałby pozycję przetargową Unii wobec Gazpromu, były w 2014 rok kluczowym i wówczas odrzuconym elementem Unii Energetycznej, promowanej przez premiera Donalda Tuska. Ale teraz pomysł wspólnych zamówień najmocniej forsują Hiszpanie, choć władze Polski nadal, także w pismach do Brukseli, naciskają na śledztwo co do możliwych manipulacji rynkowych Gazpromu, ich wpływu na obecny wzrost cen. Obserwujemy niższe niż od oczekiwanych ilości gazu z Rosji. Gazprom wywiązuje się ze swych długoterminowych kontraktów z unijnymi partnerami, ale nie zaoferował żadnych dodatkowych dostaw, by zmniejszyć presję na rynku unijnym. Osobiście wolałbym, żebyśmy nie byli tak zależni od pozaunijnych paliw kopalnych, powiedziała komisarz Simpson, była minister gospodarki Estonii. Unijny spór o atom i gaz. Duży wzrost cen już rozpala wewnątrz unijne podziały co do polityki energetycznej. Francja, Hiszpania, Grecja, Rumunia i Czechy w swym niedawnym piśmie do Brukseli wezwały do skoordynowanych działań na rzecz ograniczenia podwyżek. Te mogą stać się m.in. trudnym tematem w wyborach prezydenckich we Francji, gdzie na dopłaty do rachunków już przeznaczono 580 milionów euro, a utrzymanie narzuconego górnego progu cen gazu może kosztować 4 miliardów euro. Z kolei Polska, a także m.in. Węgry, Czechy, Włochy wskazują na spekulacje na rynku unijnych certyfikatów na emisję CO2 jako jeden z ważnych dodatkowych czynników podwyżek. Ponadto m.in. Warszawa czy Budapeszt usiłują wykorzystać obecny kryzys podwyżkowy do osłabienia pakietu planowanych reform Fit for 55, zmierzających do neutralności klimatycznej Unii w 2050 rok, a wcześniej do redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 rok w porównaniu z 1990 rok. Premier Viktor Orban przy okazji zeszłotygodniowego szczytu Unia Europejska-Bałkany w Słowenii otwarcie zrzucił część winy za obecny wzrost ceny na Zielony Ład, czyli, jak to ujął, podatki pośrednie, w postaci cen za certyfikaty na emisję CO2. Wzrost cen jest częściowo winą Komisji Europejskiej, przekonywał Orban.
To spotkało się z ostrą polemiką holenderskiego premiera Marka Ruttego. Orbán miesza wiele różnych elementów. Problem z cenami tylko w ograniczonym stopniu ma związek z zieloną transformacją. Orbán przesadza, odparł Rutte. Przeczekanie podwyżek. Holandia z Niemcami, a także między innymi Belgią, Danią, Finlandią jest w unijnym obozie krajów, które teraz postulują przeczekanie podwyżek bez poszukiwania szybkich zmian w obecnej polityce Unia Europejska w kwestii energii i klimatu. Jednak w tle jest między innymi spór między Francją i Niemcami o status energii nuklearnej, bo Paryż, wbrew Berlinowi, znów mocno naciska, by została ona zakwalifikowana jako zielony rodzaj energii, co miałoby korzystny wpływ na związane z nią inwestycje w najbliższych dekadach. Analizy w tej sprawie trwają, powiedziała dziś komisarz Simpson. W tym tygodniu pod pismem Paryża o energii nuklearnej podpisała się Polska oraz kilka innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którym zależy także na uznaniu energii z gazu za przyjazną klimatowi w okresie przejściowym podczas odchodzenia od węgla czarnego i brunatnego. Komisja Europejska przedstawiła projekt Fit for 55 ostatniego lata. Do ostatniej chwili trwały między komisarzami Unia Europejska spory, czy dołożyć do niego odrębny system handlu zezwoleniami na emisję dla mieszkalnictwa, głównie kwestia ogrzewania, oraz transportu drogowego. To może być posunięcie samobójcze politycznie. Uczmy się z lekcji żółtych kamizelek, ostrzegał wtedy Pascal Canfin, szef Europarlamentarnej Komisji Środowiska. Obecne spory związane ze wzrostem cen energii zwiększają prawdopodobieństwo, że ten element wypadnie z reformy Fit for 55 w pracach Europarlamentu i krajów członkowskich w Radzie Unia Europejska. Autor: Tomasz Bielecki, redakcja polska Deutsche Welle.